Tak? Wracamy do rozmowy z Tadeuszem Chudeckim, która została nam mimowolnie przerwana. Witam ponownie. Kłaniam się Państwu, przepraszam bardzo, ale tak się zagadali z panem Tobiaszem, że nawet nie zauważyłem, że bateria w telefonie padła, no, ale wolę takie spotkania i takie rozmowy niż takie, w których w ogóle nie iskrzy i w którym nie ma od czego zacząć i na czym skończyć, no. Właśnie, rozmawialiśmy o tym, o programie Star Voice. To rzeczywiście chciałem powiedzieć, że no, czasami w naszym życiu zawodowym się zdarzają takie historie, jak to jest takie przysłowie włoskie, które mówi, że Natale una volta all'anno, czyli że w dokładnym tłumaczeniu, że Boże Narodzenie jest raz w roku. To znaczy, że Włosi sobie mówią, że czasami są takie historie w naszym życiu się zdarzają, które się już nigdy nie powtórzą albo które są no, jedyne w swoim rodzaju. I rzeczywiście w naszym życiu zawodowym czasami, prawda, się zdarzają takie no, prezenty, prawda, że nagle się występuje na festiwalu w Opolu, czy bierze się udział w takim no, wypasionym, jak to ja mówię, programie Star Voice, gdzie się śpiewa, prawda, z orkiestrą, gdzie się ma zatrudnionych, prawda, specjalistów od głosu, od choreografii i rzeczywiście no, artystę się inwestuje, prawda, a takie inwestowanie w artystę no, no, jest fantastyczne, no, bo też daje artyście możliwość pokazania w pełni swoich możliwości, które no, nie zawsze, a nawet najczęściej no, no, nie jest możliwe, żeby to pokazać, no bo no i to są takie rzeczy. No niestety program został przerwany przez COVID, ale właśnie jak się dowiedziałem, że jurorką programu będzie Helena Wondraczkowa, to od razu wpadłem na taki pomysł, bo ja jestem dosyć odważnym i nieobliczalnym człowiekiem, że zaśpiewam Malowany z banku po czesku i niech się pani Helena raz sama posłucha swojej piosenki. No i bardzo to była fantastyczna zabawa, bardzo się przyjeżdżą z panią Choreną, która jest fantastyczną kobietą, zaprzyjaźnili. No, a teraz właśnie w moim teatrze Scena 11 zrobiłem właśnie taki program z moimi piosenkami, gdzie też właśnie z żywym zespołem muzycznym, z fantastycznymi muzykami śpiewam piosenki, które są piosenkami trochę mojego życia, bo są one bardzo ważne w moim życiu. Każdy z nas się wychowuje na jakimś repertuarze, nieprawda? I mało to śpiewam, większość tych piosenek w językach, które znam. No i to jest jakaś fantastyczna przygoda, no bo śpiewać Besame Mucho po hiszpańsku, czy Rien de Rien Piaf, prawda, po francusku, czy piosenki Adriano Celentano po włosku, czy właśnie Malowany dzbanku po czesku, no to są dla mnie jako aktora, jako piosenkarza też no, wspaniałe przygody i niezwykła zabawa, jeżeli Państwo będziecie kiedyś w Warszawie albo Patrzcie, bo jeździmy też tymi spektaklami po całej Polsce, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. No właśnie, bo rzeczywiście dostałem od pana zdjęcie plakatu zapraszającego na pana spektakl. Czy to właśnie jest to, o czym pan mówi? Tak, dokładnie. Bardzo Państwa zapraszam na stronę internetową, która się nazywa Scena 11, czyli scena i do tego dwie cyferki 1-1 przyłączone.pl i tam zobaczycie wszystkie informacje, znajdziecie wszystkie informacje o moim teatrze. Teraz to prawda z powodu bardzo dużej ilości zakażeń się parę przedstawień odwołali, ale myślimy, że to będzie nie na długo i że wrócimy pełną parą za chwilę. Także śledźcie nas Państwo w internecie scena11.pl i bardzo serdecznie zapraszamy do naszej. Ja też z ogromnej ciekawości sobie wejdę zaraz, jak skończymy nagranie. Zapraszam. Proszę Państwa, niestety muszę się żegnać, bo jestem spóźniony na próbę, widzę. Życzę Panie wszystkiego dobrego. Panie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki. Panu też wszystkiego dobrego życzę, zdrowia. Niech Pan na siebie uważa w tych ciężkich czasach i się zabezpiecza, żebyśmy no jakoś szybko mogli wrócić do normalności i się cieszyć tym fantastycznym życiem, które mamy. Dużo dobrego Państwu życzę i Panu, Panie Tobiaszu i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, pa. Do widzenia. Dziękuję, pa.